Słuchajcie, tak mogła wyglądać ta rozmowa. Mogła. Nie wiemy, jak wygląda dokładnie. Ta rozmowa się odbyła 2000 lat temu. Jedną z osób, które brały udział w tej rozmowie, był Pan Jezus Chrystus. Drugą osobą był mądry człowiek, uczony człowiek, inteligentny człowiek, oczytany człowiek. Jeden z najważniejszych w tamtym czasie uczonych w Izraelu. I wiecie, co było zdumiewające najbardziej? Że ten człowiek nie rozumiał, co do niego mówił Jezus. Jeden i drugi mówili w języku hebrajskim. Jeden i drugi mówili o tym samym piśmie. Jeden i drugi powoływali się na tych samych proroków. Czy dlaczego się nie rozumieli? Powiedzcie, zdarzyło wam się kiedyś rozmawiać w tym samym języku ze znanymi wam ludźmi na ten sam temat, a nie potrafiliście się do porozumieć? Na pewno wam się to przydarzyło. Bo to się przydarza każdemu z nas. O co chodziło w tej rozmowie? Dlaczego oni się nie potrafili zrozumieć? Była bardzo istotna przyczyna. Będziemy o tym mówili w ciągu tego tygodnia. Nikodem widział, a w zasadzie patrzył, ale nie widział. Słuchał, ale nie słyszał. Znacie to ze swoich domów. Mama mówi, córo, zrób to lub tamto. Synu, zrób to lub tamto. A za chwilę, dlaczego nie zrobiłeś? Dlaczego nie zrobiłaś? Nie słyszałem. A dlaczego nie słyszałem? Nie słyszeliście? Bo nie słuchacie. A nie słuchacie dlatego, że nie chcecie usłyszeć, bo to by zmieniło wasze plany. Dlatego, że wy nie chcecie wykonywać pewnych obowiązków, bo wolicie spędzić czas od chociażby z komórką. A więc nie chcę słyszeć. Słuchajcie, przyjechaliście na te parę dni i oczywiście możecie przyjąć taką postawę. Nie chcemy słyszeć. I powiem więcej. Wszyscy, którzy tutaj się wami opiekują, uszanują tą postawę. Jutro się dowiecie rano, dlaczego tą postawę będziemy szanowali. Ale jest pytanie inne. Czy warto nie słuchać? A co, jeśli się okaże, że to, co do mnie mówią, ma znaczenie? Widziałem w życiu ludzi, którzy utonęli. I ci ludzie złamali wszystkie możliwe ostrzeżenia, jakie były. Popłynęli za daleko, nie zwracali uwagi na fale, nie słuchali tych, którzy wołali na nich, bo byli pewni, że sobie poradzą. I utonęli. Tak, znacie pewnie ludzi, którzy popłynęli daleko w morze, były duże fale i wrócili. Ale nie wszyscy wrócili. Jesteście młodymi ludźmi i rozpoczynacie swoje życie. Wiem, że niektórzy z was w zasadzie są już dorośli i wcale tu nie musicie być, ale jesteście. I rano się dowiecie, dlaczego jesteście. Może jednak warto słuchać. Może jednak warto dowiedzieć się, co chcą mi powiedzieć. Patrzycie na mnie, myślicie sobie, no co ten człowiek może mi powiedzieć? Czy on zna życie? Przecież on jest 40-50 lat starszy. No jak on może znać życie? Powiem wam więcej. Jak miałem tyle lat, co wy, dokładnie tak samo myślałem. Także nie dziwię się wcale. Ale prawda jest taka, że ja je znam, a wy nie. Prawda jest taka, że ja się nieraz już w tym życiu przewróciłem, a wy jeszcze nie. Kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa,
On miał poukładane życie. To był człowiek, który miał poukładane życie. On naprawdę nie potrzebował zmian w swoim życiu. Ale jego niepokoiło coś, nad czym nie mógł w żaden sposób zapanować. Nie mógł sobie wyjaśnić tego. Skąd się wziął taki człowiek? Dlaczego taki człowiek? Po co on to robi? A kiedy Jezus mu tłumaczy, on nie rozumie, o czym Jezus mówi. I puentując ten dzisiejszy wieczór, muszę powiedzieć taką rzecz, bardzo ważną. Wszyscy ludzie są martwi z powodu grzechu. Tak, ruszasz nogami, rękami, językiem, bardzo dobrze wychodzi to wielu ludziom. Potrafisz pływać, jeździć na rowerze, pójść do kawiarni, pójść na zabawę. Jak ktoś może powiedzieć, że jestem martwy? Jeżeli twierdzisz, że żyjesz, to zapraszam cię w jedno miejsce. W Grecji to miejsce się nazywa miejsce, gdzie ludzie śpią. W języku polskim to się nazywa cmentarz. Jak myślicie, czy ci ludzie tam żyją, czy nie żyją? Ciekawe pytanie, nie? Bo jeżeli nie żyją, żyją? Skąd wiadomo, że żyją? Zaczynamy poważną rozmowę. Czyli, że jednak jest coś więcej jak chodzenie na zabawę, przeglądanie komórki, spożywanie. Co wy to jedliście tak tutaj, mówię o naszych? Suflaki, jedzenie suflaków. Czyli jest coś więcej, tak? No jeżeli jest coś więcej, to co to jest? Niektórzy mówią, co sobie będziemy zawracali głowę czymś, czego nie widzimy. A widzisz prąd? A widzisz powietrze? A widzisz pole magnetyczne? I tak jeszcze długo mogę, bo wielu rzeczy nie widzimy. Ale one istnieją, realnie istnieją i mają wpływ na moje i twoje życie. A więc jest jeszcze coś, czego nie poznajemy sferą naszych zmysłów. I problem Nikodema, tego mądrego człowieka, polegał na tym, że on chciał poznać te rzeczy, ale sferą własnych zmysłów. Użył rozumu, użył słuchu, użył oczu, użył języka i do niczego nie doszedł. Bo Jezus mu powiedział, musisz się narodzić na nowo. Musisz stać się nowym człowiekiem. Czy ktoś tutaj narodził się na nowo? No proszę, sporo ludzi się narodziło na nowo. Ale jeśli spojrzycie na nich, to czy to małe dzieci? To jak się narodzili na nowo? Jakaś mucha się uparła na mnie. Pewnie z piekła rodem. Co to znaczy narodzić się na nowo? To znaczy, tak jak słuchaliśmy, tak jak Jezus mówił, musisz stać się kimś, kim nigdy nie byłeś. Wiecie, dlaczego być trudno uczniem Jezusa? Dlatego, że człowiek nie wie, jak nim zostać. Człowiek nawet nie może nim zostać bez błogosławieństwa samego Boga. I człowiek nawet nie wie, jak to zrobić. I stoi bezradny. I Nikodem stał bezradny. Musisz się narodzić z wody i z ducha. Woda. Widać, prawda? W tamtym czasie, też i dzisiaj, w Izraelu woda była niezwykle cenna. Nie tylko była mokra, nie tylko była zimna, nie tylko darzyła życiem, była niezwykle cenna. Bez wody nie było życia. A więc Jezus mówi, musisz narodzić się z wody. Oczywiście nie chodzi o to, że mamy wskoczyć do wody i wyskoczyć jako nowi ludzie. Ale wszystko to, czym woda jest, to jest to, w czym się rodzimy. Czym woda jest? Są dwie możliwości w Biblii zrozumienia tego tekstu. Woda to jest woda słowa życia.
bo Słowo Boże daje życie. I woda, która sprawia, że człowiek, który uwierzył, zanurza się w nią na potwierdzenie tego, co stało się w jego życiu. Duch. Ducha nie widać, zgoda. Ale wiemy jedno, wiatru też nie widać. Ale skąd wiemy, że wieje? Bo czujemy, że wieje. Bo możemy nawet na własnej skórze odczuć jego działanie. A jak działa Duch Święty? Możemy to odczuć na własnym sercu. I kiedy Duch Święty dotyka człowieka, człowiek staje się kimś, kim nigdy wcześniej nie był. Nigdy wcześniej nie był. Jak poproszę Kasię. Chodź, Kasiu. Już Kasię poznaliście. Fajne, nie? To jest Kasia. Grzesznica, niewierząca. Absolutnie. Człowiek skazany na śmierć. A wiecie, co Bóg robi? Bierze tą Kasię i dosłownie tak to jest napisane w Biblii. Wyrywają i przenosi ją do królestwa swojego syna. I tu jest już Kasia nowa. Ktoś powie, no to co, Saba nie mogła sobie przejść? No nie mogła, bo nie wiedziała, że w ogóle można tak. Pierwsza rzecz, my nie wiemy, że możemy żyć innym życiem. Nie mamy pojęcia. Usiądź sobie. Nie mamy pojęcia, że możemy żyć innym życiem. A skąd mamy to wiedzieć? Ale możemy żyć innym życiem. Możemy być innymi ludźmi. Ale mam dobrą lub złą wiadomość, zależy jak na to popatrzymy. Nie musimy żyć tym nowym życiem, naprawdę. Nie ma takiego nakazu. Kończąc dzisiaj, chciałbym, żebyście się zastanowili przez moment, czy chcielibyście żyć tym nowym życiem, ale tym życiem z Jezusem. Bo nowe życie jest życiem z Jezusem. Jeżeli jest ktoś taki, to proszę usiądźmy wygodnie wszyscy, wygodnie teraz, nie nogi tam do przodu, tu jak koleżanka, usiądźcie normalnie. Uszanujcie, że być może są tutaj osoby, które zostały dotknięte dzisiaj przez Słowo Boże. Pochylcie głowy, ja się króciutko pomodlę, a jeżeli jest taka osoba, która chciałaby, ma w swoim sercu pragnienie, żeby rozpocząć nowe życie z Jezusem. Podnieś rękę do góry i zostań na swoim miejscu. Nigdzie nie musisz chodzić. Nikt do ciebie nie będzie podchodził. Czy jest taka osoba? Proszę. A, dobrze. Muszę wam powiedzieć, że to jest druga osoba, która dzisiaj się narodziła na nowo, bo jedna już mi oznajmiła. Trzecia. Jeszcze ktoś? Dobrze, będziemy się modlić. Dobry Boże, znasz wszystkie serca, które są na tym miejscu. Zarówno moje serce, serce Bartka, który razem ze mną tutaj usługiwał. Serce wszystkich, którzy tutaj pomagają i serca wszystkich, którzy tutaj przyjechali. I jedynym naszym pragnieniem jest teraz, Panie, aby Cię prosić, żebyś wylał na to miejsce swoje błogosławieństwo. Żebyś wylał swoją miłość na tych ludzi. Żebyś zanurzył tych ludzi w swojej miłości. A tym, którzy, Panie, podjęli decyzję, daj siłę i moc do tego, aby pozostali na tej świętej drodze, aby ich serca rzeczywiście się zmieniły. Dziękujemy Ci, nasz Boże Wszechmogący. Dziękujemy Ci, bo jesteś wspaniałym, cudownym Zbawicielem. Amen. Nie wiem, czy jest tutaj jeszcze zespół. Czy już? O, ja bym proponował, żebyśmy jeszcze zaśpiewali jedną, mądrą pieśń.
Dziękujemy Ci za to, co się tutaj wydarzyło. Dziękujemy Ci, że Ty nam objawiasz siebie. Dziękujemy Ci, że Ty dajesz tym, którzy jeszcze nie oddali Tobie życia, dajesz taką możliwość, aby mogli o Tobie usłyszeć i mieli możliwość wybrać Ciebie. Jesteś wielki, Panie. Wysławiaj Go, jak wielki jest Bóg. Jak ujrzy to, jak wielki jest, jest nasz Bóg. Dziękujemy Ci, uwielbiamy Ci. Jak wielki jest Bóg. Wysławiaj Go, jak wielki jest Bóg. Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg. On czas w swej dłoni ma. On czas w swej dłoni ma. Od wieków na wieki trwa. Od wieków na wieki trwa. Początkiem, końcem On. Początkiem, końcem On. Jedyny. Jedyny w Trójcy Bóg. Ojciec, Syn i Duch. Barankiem jest i Lwem. Barankiem jest i Lwem. Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go, jak wielki jest Bóg. Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg. Jak wielki, jak wielki. Wysławiaj Go, jak wielki jest Bóg. Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg. Na wieki godzien jest. Na wieki godzien jest. Przyjąć chwałę, moc. Ogłaszać se, jak wielki jest nasz Bóg. Na wieki godzien jest. Na wieki godzien jest. Przyjąć chwałę, moc i cześć. Ogłaszać. Jak wielki jest nasz Bóg. Zaśpiewajmy jeszcze raz na Niego. Oddajmy Mu chwałę, podziękujmy, jak wielki. Jak wielki jest Bóg. Wysławiaj Go, jak wielki jest Bóg. Świat ujrzy to, jak wielki, wielki. Hallelujah.
Boże Wszechmogący, Ty, który znasz wszystkie gwiazdy z imienia, Ty, który masz policzone każde ziarnko pojasku, Ty, Panie, który jesteś wszechobecny i wszechmocny, ja Cię proszę, Duchu Święty, byś Ty dotykał serca tych dzieci. Ja Cię proszę, Duchu Święty, byś Ty dotykał ich duszy, Panie. Ja Cię proszę, Duchu Święty, byś Ty do nich mówił, by to był najbardziej owocny czas w ich życiu. Proszę Cię, Panie, byś odsunął w tej chwili od każdego z tych osób wszystkie problemy, wszystkie zmartwienia, Panie. Ja Cię proszę, Boże, byś Ty przyszedł z odpowiedzią do ich życia, byś Ty przyszedł z ukojeniem do ich życia, byś Ty, Panie, przyszedł z radością do ich życia, byś Ty, Panie, przyszedł z czymś zupełnie nowym i z czymś zupełnie świeżym. Duchu Święty, ja proszę, byś zmienił oblicza absolutnie wszystko. Duchu Święty, ja Cię proszę, by każda noc na tym obozie była nocą, w której Ty nas będziesz nawiedzał i Ty nas będziesz dotykał, nocą ciszy, nocą pokoju, nocą radości i nocą, która pozwoli nam wstać do zupełnie nowego życia. Panie, ja Cię proszę, byś otworzył nasze uszy na Twój głos, byś otworzył nasze oczy na Twój widok, byś się stał dla nas kimś całkowicie realnym i kimś całkowicie prawdziwym. Proszę Cię, Panie, byś przyszedł swoją mocą i wszelkich niedowiarków połamał. Tak po prostu zniszczył ich niewiarę, tak po prostu zmiażdżył ich wątpliwości i pokazał im, że jesteś tak bardzo realny i tak bardzo prawdziwy i tak bardzo autentyczny i Ty naprawdę jesteś. Ja Cię proszę, Boże, byś Ty przemienił każdego z nas, by nikt z tego obozu nie wyjechał nieprzemieniony, nie wyjechał taki sam, jak tu przyjechał. Modlę się, Panie, byśmy doświadczyli wielkiego przebudzenia, bo wielkie przebudzenia zaczynają się od małych rzeczy takie jak to, Panie. Ja modlę się, Panie, byś nas napełnił swoją mądrością, swoją miłością, swoją mocą, bo Twoje jest królestwo, Twoje jest chwała i Twoja jest moc. Halleluja. Czujemy Twoją obecność. Czujemy to, że Ty tutaj jesteś i działasz. Jesteś cudowny. Za wszystko tylko Tobie chwała, bo to Ty dokonujesz. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie.